Cześć ludziki, wyobraźcie sobie, że nie ma mnie teraz w domu, w sumie jestem dosyć daleko, ale doszedłem do wniosku, że i tak wypadałoby wrzucić jakąś recenzję, żeby nie zaniedbywać was, także akurat coś takiego znalazłem przechodząc przez sklep. I zobaczymy, co to dokładnie jest. Z tego, co przeczytałem z tyłu, wynika, że to jest jakaś gra w miarę karciana z figurkami o dinozaurach. I tak. W każdym opakowaniu powinna być jedna figurka, dwie karty. 30 figurek jest ogólnie. Pokonaj wszystkich. Właściwie tyle. Dino Wars Survival Massive Attack. Także nazywa się przednio. Kosztowało to mnie chyba złotówkę, także zobaczymy, co z tego będzie. Jeszcze jedna rzecz. Wracając z tym, zauważyłem, że one mają numery tutaj seryjne. Dwa opakowania mają dokładnie ten sam, także zobaczymy, czy. Niestety się jakiś dinozaur powtarza, czy nie? W każdym razie. Ciach. Zanim wyjmiemy wszystko, co tam jest, to zobaczmy, co tam jest, co innego. Znaczy, zanim wyjmiemy dinozaura, może tak. Po polsku coś. Ile dwunożny, czworonożny, pływający, aha, podział na dinozaury, na lata istnienia, rok odkrycia, mięsożerny, roślinożerny. Rząd, era, wysokość, długość, waga. Dobra, i co na tu mamy? Keratocephalus, mozazaur, mono. A zresztą możecie sobie przeczytać, co ja wam będę czytał. Tak, tu z tyłu jest reszta dinozaurów. Nie będę mówił, którego bym chciał, bo każdy dinozaur jest fajny. W każdym razie coś takiego. To jest. Aha, obsługa. Instrukcja obsługi. Czyli zasady gry. To zaraz rzucimy okiem. Tak, karta chyba zdradza, co to tam jest w środku. Na to wygląda. O, Keratocephalus. No, akurat ten, którego pierwszego przeczytałem. Coś, ok. Także wyjmijmy go z tego również. O, ale jest zabawny. Fajny, wiecie co? Znaczy, głupawy. Ale wygląda na tyle ok, że mógłby być. Przydałby się na przykład jako pionek w jakiejś grze planszowej, jakby nie miało się czegoś ten, albo chciało się zastąpić jakieś głupawe pionki takim czymś, czemu nie? Dosyć jest fajny. To tak, zobaczmy, co mamy, jakie informacje o nim. Metr wysokości, 2,5 na długość, 800 kg wagi, żył w Afryce 270 do 260 milionów lat temu, odkryto w 1934. Roślinożerny, czworonożny. Pochodzi z Permu. Ta karta, zaraz zobaczymy, do czego to jest. Okej. Okay. Bardzo tak. Opis kart. Przedstawia dinozaura z cechami. Ponadto na karcie znajduje się kategoria mówiąca o sile dinozaura. Wytrzymałość, obrona i agresja. Czyli to będzie to. Umiejętność, wartość agresji. Kurczę, wiecie co? Tyle tego tutaj jest napisane. Może być nawet fajna gra. W każdym razie może być z tego coś ciekawego, tak jak mówię. Mam nadzieję przynajmniej. Więc jeśli mi się spodobają zasady, może kupię sobie tego więcej. W końcu złotówkę za jedną torebkę to nie za dużo. Ale tak, dinozaur drugi. Coś takiego. Aha, w ogóle zobaczmy, czy stoi. Stoi. A, okej, okay, tak. Wyjmijmy jego karty, zobaczmy, jak się nazywa. Plateozaur, chyba że inaczej się nazywa po naszemu. Z Niemczech. O, ale już widać, że nie są bardzo do skali, to są te dinozaury, ponieważ ten jest 3 metry na wysokość, 7,9 metra na długość. Niestety. Tu jest jego karta, jest bardziej zaawansowana. Więcej ma rzeczy pokazanych. Tak wygląda. Nie wiem, mam nadzieję, że. Tak. Dobra, i trzecie opakowanie. O! O! Jakiś mięsożerny. Od razu lepiej. Monolofozaur. Single crested lizard. Monolofozaur. Ok, pochodzi z Chin, 1984 odkryty, mięsożerny, 186 do 161 milionów. Pochodzi z Jury.
Jurę oczywiście wszyscy znamy. 2 metry wysokości to w sumie nie tak dużo. Właściwie dosyć niski. Może dałbym mu się naciskać na pięści, gdyby trzeba było. Tu mamy książeczkę, także możemy sobie wykreślić. Jak się ten nazywał? Keratozaur. A, czyli tego mamy i plateozaur. Plateozaur. Ej, ten jest fajny. A, czy w ogóle widzieliście, jak ja pokazywałem? Dobra, gdzie ten plateozaur jest? Ciekawe, czy one są jakieś bardziej limitowane. Aha, no właśnie, ta szóstka, czyli Baryonyx, Magnungazaur, Spinozaur, Tyrakozaur, Tytanozaur i Tarbozaur Batar są bardziej limitowane. Szukaj 6 niepowtarzalnych figurek Dinowars w opakowaniu z 4 figurkami dinozaurów. Nie wiem, o co chodzi, może są jakieś 4 opaki faktycznie. W każdym razie, wiecie co ludzie, mnie się to podoba. Fajne są te figureczki, zobaczcie tego gościa. Jeśli macie na przykład młodsze rodzeństwo albo jakieś dzieci w rodzinie, którym możecie to dać, lub wiecie, kupić pod pretekstem sobie i po prostu udawać, że to jest dla nich. Czemu nie? Fajne figureczki, stoją sobie bez problemu. Co prawda ten jest strasznie okropny, ale nie wiem, może ten dinozaur faktycznie tak wyglądał po prostu. No, na obrazku nie jest zbyt ładny. Ale tak. I wiecie co? Zrobię chwilę przerwy, przeczytam sobie instrukcję dokładnie i zaraz do tego wrócimy. Dobra ludzie, już poznałem zasady. Są w sumie całkiem łatwe i w miarę zabawne. Mamy tak, akurat 3 dinozaury i 3 się używa do walki. Przeciwnik też powinien mieć 3. Oczywiście tam przed nimi się układa ich karty, ale w tym przypadku powiedzmy zrobimy tak. Ten tutaj damy 2 przeciwników na jednego mojego i tak, każdy ma kartę swoją. Karty mają statystyki. Po pierwsze tak, na samej górze jest wytrzymałość dinozaura. Po drugie tutaj jest jego obrona i na dole jest atak. Także ten ma oczywiście najwięcej ataku. Ten ma na przykład najwięcej obrony. Dalej tak, tu to kółko, które jest tutaj żółte, czyli jak przypuszczam tak naprawdę brązowe, wskazuje na rzadkość karty. Są oczywiście 3, brązowa, srebrna i złota. To tak jak mówię, to jest chyba brązowe, bo wątpię, żebym dostał 3 złote od razu. No i tak, tutaj jest symbol klanu dinozaura. Klan to jest coś takiego. Tu mamy 3 klany. Jeśli wszystkie 3 dinozaury, którymi się gra, są z jednego klanu, wtedy tam ma się jakieś bonusy. Tutaj wydaje mi się, że każdy jest z innego. A, zresztą... Nie wiem, w sumie wygląda to tak samo, no ale nieważne. No i tak, stając do walki, weźmiemy tego. Mamy 2 karty, one są po to przezroczyste, żeby założyć jedną na drugą. I wtedy, jak widzicie, one tu mają jeszcze dodatkowe kółka. Te kółka się nakładają do przeciwnika i dla twojego dinozaura i wtedy zwiększają się ich statystyki. Teraz, jak widzicie, ten miał normalnie jeden energii, jeden wytrzymałości, jeden obrony, przepraszam. Teraz ma po 2. Ten miał wytrzymałość 2, teraz ma 4. I gra polega na tym, że wybiera się, wygrywa ten dinozaur, który ma przewagę w większej ilości kategorii. Także tak, ten wygrywa na pewno na atak, bo ten ma 3, ten ma 2. Tu przegrywamy na obronę, bo ten ma 4. Także z remis i tu wygrywamy na wytrzymałość. Także walka zostaje wygrana, ten wtedy by poszedł spać tu. Jeszcze weźmy tego na chwilę. Ops. Ten na przykład... A, właśnie. I tu jest... To jest dobra sytuacja, bo tu byłby... A nie, nie byłoby. W każdym razie tak, tutaj mamy 2 i 2, więc jest remis. Jak jest remis, to się nic nie dzieje na razie, tylko sprawdzę się na samą kategorię. Tu wygrywa ten, tu wygrywa... ten dinozaur. Aha, czyli dobrze, okej, czyli mamy remis. Kiedy ma się remis, wtedy w... czekajcie... Kiedy jest remis... Hmm.
Aha, kiedy jest remis, to się w sumie nic nie dzieje, tylko się po prostu przechodzi do następnego dinozaura. Ale jeśli jest tak, że dinozaury dwa mają, przed ten by miał trzy kropki w ataku i ten by miał trzy kropki w ataku, wtedy wykorzystuje się to, co tutaj jest. Tu są umiejętności specjalne. Jeśli dinozaur jakąś ma, wtedy ten symbol jest zaznaczony na czerwono. Ten ma czerwoną tutaj przy strzałce, czyli do ataku. Także jeśli tu byłby remis, to mógłby tego użyć, gdyby był remis gdzie indziej, to nie mógłby. Akurat wszystkie trzy mają dokładnie taką samą umiejętność specjalną i po prostu wtedy wygrywają przy okazji remisu na daną kategorię. I to jest w sumie tyle. Gra się dopóki nie wygra ktoś całkiem. Gra się wydaje dosyć fajna, myślę, że spokojnie zrobiłaby furorę w podstawówce. I to tyle. Mnie się dinozaury podobają, kupię sobie ich jeszcze spokojnie z pudełko całe może. Właściwie to jest bardzo dobry pomysł, wiecie? Wrócę do tego sklepu, gdzie byłem, wezmę sobie całe pudełko. Wydam na to, bo ja wiem, jeśli każdy będzie po złotówce faktycznie. Dobra, to do następnego razu. Dajcie znać, czy słyszeliście o tym, czy wam się podoba. A ja przygotuję więcej dinozaurów. Na razie.